Natalia Barańska, witam Państwa w studio Polskiej Telewizji Regionalnej i zapraszam na informacje magazynu miejskiego. W Domu Kultury Mors uroczyście pożegnano absolwentów drugiego liceum ogólnokształcącego w Dębicy. Dyrekcja postanowiła nagrodzić wszystkich uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, wzięli udział z sukcesami w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, projektach, wolontariacie. Nagrodzono także najlepszych artystów i sportowców. Marta Czekaj, dyrektor drugiego liceum ogólnokształcącego, jest dumna z wyników osiąganych przez swoich uczniów. Świadectwa z paskiem, jest ich tak dużo, że będą wręczać wychowawcy na forum klasy, ponieważ zbyt długo trwałaby nasza uroczystość. To jest ta praca mojego grona pedagogicznego, jak również środowiska lokalnego, na przykład Was. Wy ich tutaj promujecie, Wy robicie z nimi wywiady, a oni są szczęśliwi, że są zauważeni w swojej pracy. Dlatego to jest takie ważne, że jesteśmy wszyscy razem w tym, żeby dla dobra tej młodzieży pracować. Na uroczystość był zaproszony Stefan Pieszczat, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, założyciel drugiego liceum ogólnokształcącego. Przychodzę po to, żeby podziękować, pogratulować i życzyć młodym i również środowiska, w których młodzi wyrastali. Najpierw rodzina i później szkoła, która pomagała w wychowaniu i w kształtowaniu. Bo znając już wyniki i osiągnięcia tych młodych, nie tylko trzeba się tym chwalić, ale to dobro, które wytworzone zostało, dobrze zagospodarować. Życzyć przede wszystkim, aby dobrze się im powiodło na maturze, później na studiach i żeby wrócili tu do nas, do Dębicy, bo właśnie dobrze przygotowanych ludzi takie miasto jak Dębica potrzebuje, jak tlenu. I tego jeszcze raz życzę młodym. Zanim wręczono gratulacje uczniom, podziękowano Adamowi Pieniążkowi, wójtowi elektowi gminy Dębica, który przez ostatnią kadencję jako wicestarosta był odpowiedzialny za powiatową oświatę. Jak sam przyznał w swoim wystąpieniu, choć niedługo obejmie obowiązki wójta gminy Dębica, to nadal ze szkołą będzie współpracować. Ceremonia wręczenia nagród i docenienie wszystkich osób trwało bardzo długo, bo wielu absolwentów tej placówki osiągnęło naukowe, sportowe czy społeczne sukcesy. Jedną z najbardziej utytułowanych uczennic była Wiktoria Marć, która z sukcesami startowała w wielu matematycznych konkursach i już ma indeks na Akademię Górniczo-Hutniczą. I chcesz zostać naukowcem, matematykiem? Nie mam jeszcze takiej konkretnie określonej ścieżki, ale właśnie bardziej chciałabym iść w technologię, w informatykę może bardziej nawet, ale to myślę, że jeszcze zobaczymy po studiach. Jak długo poświęcasz godzin na naukę? No ja wiem, że matematykę to przede wszystkim trzeba zrozumieć, a nie wkuwać. Ale powiedz, jak myślę, że to zależy. No w takim najbardziej intensywnym okresie, kiedy mam konkursy, no to jest 3 godzinki dziennie czasem po szkole, ale no w szkole właśnie też często się uczę gdzieś tam na lekcjach czy właśnie na matematyce robiłam dużo, więc to w takim najintensywniejszym okresie 3 godzinki myślę, ale to jest, nie jest takie regularne, w sensie to bardzo zależy od dnia i od humoru też. Kto Cię wspiera? Największe rodzice czy tutaj nauczyciele? Myślę, że wszyscy po trochu, z pewnością rodzice, ale tutaj też od nauczycieli miałam sporo pomocy. No plus też znajomi i środowisko, w którym jestem, to dużo daje. Kacper Uriasz to kolejny tegoroczny absolwent drugiego LO, który dzięki wywalczeniu sobie tytułu laureata Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej posiada indeks na wyższą uczelnię. Będzie studiował geografię na Wydziale Geologii AGH. Jest to kierunek związany z inżynierią i analizą danych, czyli w przyszłości chciałbym właśnie pozostać w tym obszarze analitykiem danych i inżynierem danych. Mhm. Powiedz mi, dużo poświęcasz czasu nauce? Przede wszystkim stawiłem w tym roku na regularność, czyli powtarzałem tak sumarycznie mało, a regularnie i bardzo często, co uważam, że było główną przyczyną, dla której odniosłem ten sukces. I każdemu bym polecał taki właśnie sposób uczenia się, czyli mało, a regularnie. Gratulacje uczniom wręczali Marta Czekaj, dyrektor placówki, Stefan Pieszczat, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Piotr Chęciek, starosta powiatu dębickiego i jego zastępca Adam Pieniążek. Młoda, ale bardzo dobra szkoła, jedna z najlepszych szkół w powiecie, jedna z lepszych szkół w województwie i mogę to powiedzieć do wszystkich teraz nauczycieli, że bardzo im serdecznie dziękuję, bo to ich praca, ich ogromne zaangażowanie, ich doświadczenie, ich pasja,
i chęć do tego, żeby tych młodych ludzi wychowywać, nie tylko edukować, to wszystko razem powoduje, że tak wspaniałe mamy efekty, tylu olimpijczyków, tyle wspaniałych świadectw z paskiem, z wyróżnieniami, to nie tylko oczywiście z ostatniego roku, ale pamiętajmy, że to jest świadectwo, które zbiera oceny z całego okresu edukacji, czyli 4 lat w przypadku liceum, no i z 5 lat w przypadku oczywiście technikum, no i mieć pasek na świadectwie z 4 lat, gdzie przedmioty różne były, ale już ich nie ma i wszędzie pilnować w każdym roku, to oczywiście ogromny sukces, ale nie dziwi on mnie wcale, ponieważ młodzież w powiecie dębickim jest wspaniała, inteligentna, pracowita, zaangażowana. Na koniec uroczystości młodzież przygotowała część artystyczną. Do 21 maja obok ekspozycji historyczno-dydaktycznej przy Górze Śmierci można oglądać wystawę Stolen Memory. Wystawa koncentruje się na losach 10 więźniów obozów koncentracyjnych pochodzących z różnych krajów europejskich. Niektóre z tych pamiątek udało się już zwrócić rodzinom prześladowanych. Wystawa jest jednocześnie zaproszeniem do włączenia się w te poszukiwania i zaangażowania w zwracanie pamiątek skradzionych przez niemieckich nazistów. Jest to wystawa, która została poświęcona byłym więźniom obozów koncentracyjnych, w których po prostu wiele osób poniosło śmierć i pozostały po nich pamiątki. Tutaj celem tej kampanii Stolen Memory jest znalezienie rodzin byłych więźniów, po których pozostały właśnie te pamiątki. Chodzi o to, aby te pamiątki przekazać tym rodzinom. Dzięki wsparciu amerykańskich placówek dyplomatycznych w Polsce i Niemczech oraz belgijskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych wystawa pokazywana jest w państwach europejskich. Starostwo powiatowe w Dębicy jest organizatorem obchodów Narodowego Święta 3 Maja. Oficjalne rozpoczęcie z ceremoniałem patriotycznym i udziałem asysty honorowej 33 Batalionu Lekkiej Piechoty w Dębicy rozpocznie się o 10:30 na rynku wystąpienie okolicznościowe starosty powiatu dębickiego. Jest to jedna z najwspanialszych rocznic, tych takich obchodzonych hucznie w państwie polskim. Jest to jedno z najważniejszych świąt. Ponieważ historia Polski jest dość skomplikowana, trudna i naznaczona niestety wieloma wojnami, tragediami, powstaniami, niewolami, to mamy takie szczęście bądź nieszczęście, że najwięcej tych rocznic to właśnie się wiąże z takimi trudnymi, przykrymi, dramatycznymi sytuacjami. Natomiast rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, chociaż finalnie też się dobrze nie skończyła, to jednak w momencie, kiedy była uchwalana 3 maja, była to historyczna chwila, pierwsza w Europie tego typu konstytucja, druga na świecie. O godzinie 11:00 odbędzie się msza święta w intencji ojczyzny w kościele pod wezwaniem świętej Jadwigi. Po nabożeństwie o 12:20 składanie wiązanych kwiatów na placu Gryfitów. O 18:00 odbędzie się premiera wodewilu Krakowiacej Górale, przygotowana przez dębickich artystów pod kierunkiem Pawła Adamka. To wszystkie informacje przygotowane w naszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na kolejny magazyn miejski.